No powiem wam, że dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy. Tego jeszcze nie grali. Magda Gezer wbija na kebaby. Bardzo proszę. Może jakiś nóż i widelec da radę? Jasne. Niestety mam tylko sztuczce plastikowe. Wybacz mi, po co ci zmywak? No fiu fiu i to ja wbiję na te kebaby. Mam pytanie, jak się robi kebab? Jak się robi kebab? Tak, kebab w barenie z wołowiną, jak się robi? Mielą wszystko, dodają wszystko i je się później wszystko. No nudnych odcinków by wam nie pokazywał. Ja takich rzeczy nie robię w waszej ulubionej serii. Ciumkajloczki! Boss, energia, kebaby z baranina! Kochani, bardzo mi miło, że oglądacie ostatnio tak tłumnie. Dawno nie przychodziło do mnie tyle subów. Witam wszystkich nowych, siemano. Albo może i powracających? Moi drodzy klasyczek, chociaż teraz ja potrzebuję przynajmniej 2 dni, 30 tysięcy w górę i zobaczycie odcinek z tego miejsca. I nie zdradzam wam w jakim stanie to dowiecie się z tego odcinka, ale z wielką chęcią wsiądę w auto i pojadę do Łodzi i nagram dla was odcinek właśnie z tego kebabu. Położoną w zachodniej części Łodzi dużą dzielnicę Redkinia zamieszkuje ponad 70 tysięcy mieszkańców. Właśnie tu wśród wysokich bloków pizzę i kebab u Pancia otworzył Damian. Jestem z Płocka, przeprowadziłem się do Łodzi na studia. To po prawej tam wygląda, jakby się samolot tam rozwalił w środku miasta. Ale to chyba po prostu dworzec. Jak miałem iść gdzieś do pracy, to pomyślałem, że po co pracować na kogoś, jak można na siebie. Swoją firmę otworzę. Jestem koneserem dobrych kebabów, dosłownie praktycznie codziennie. Potrafię zjeść kebaba nawet 2 razy dziennie. Jak można aż tak kochać kebaby? Nigdy tego nie rozumiałem. No, ja nie jestem fanem kebabu, muszę przyznać. Jem mniej więcej jednego kebaba na 20 imprez. To jest mniej więcej mój ratio. Ale lubię dobre kebaby, więc często robiłem je sam dla siebie. Stwierdziłem, żeby to po prostu zrobić. Damian nie ma doświadczenia z gastronomią. O Boże, wzięcie swojej siostry, aby wyrażała zdanie na telewizji za twój temat, to jest najgorszy możliwy pomysł. I wie to każda osoba, która ma rodzeństwo. Co za zła decyzja PR-owa. Starania Damiana od początku śledzą starsza siostra i jej mąż. U nas w Kłodzku mamy takiego dobrego znajomego, który jest na rynku od co najmniej 20 lat. Ten kebab prosperuje świetnie. Poprosiłem go, żeby wziął Damiana na szkolenie do siebie. Parę dni w ogóle go byłem, pokazał co i jak, z czym się je. No i w 3 dni się nauczył robić kebaba, otwieramy to swojego, no i siemano. Finanse wziąłem na to od mamy głównie. I jeszcze od mamy wziął hajs na tego kebaba, o nie! On miał marzenie kebabowe i Magda wszystko zrujnuje! Pewnie. No sorry, no nie spodziewam się, że wejdzie i powie to najlepszy kebab, jaki jadam w życiu. No się chyba tego nie spodziewacie, że tak będzie. Bez problemu, mówił, że sobie poradzi. Zatrudni sobie pracowników, forsa mu będzie spływała. Mam nadzieję, że jako wierni fani kuchennych rewolucji zdajecie sobie sprawę już teraz po tylu odcinkach, że otworzenie restauracji, kebaba, kawiarni, cukierni, jakiegokolwiek punktu gastronomicznego to najgorszy możliwy pomysł biznesowy. Z nazwą lokalu Damian również nie miał najmniejszego kłopotu. Tak sama nazwa mówi Pancio, czyli ja. Się wzięło od mojej byłej dziewczyny. Powiedziała, że on jest jak taki Panciu. Wszyscy zaczęli później do niego mówić. Panciu, nawet mama. To jest super nazwa. Panciu! Panciu! To jest typowy tak zwany cycuś mamusi. Myśli, że wie wszystko najlepiej. On jeszcze wziął szwagra, żeby się wydał na jego temat. Czy on myśli? Czy on myśli? Na wszystko mu trzeba pozwalać, zawsze mu trzeba pomagać. On tego wymaga. Stary, czemu zaprosiłeś Magdę? Czemu to zaprosiłeś tą Magdę? Twoją siostrę! Jestem taki trochę Pancio. Taki królewicz, no można tak to określić. W menu lokalu jest za to król. Król fast foodu. Bo robi fast foody, o co ci chodzi? Jakby, czajcie, wejść do kebaba i powiedzieć... To jest niezdrowe jedzenie! Serwuję, głównie kebaba, dobre mięsko mam. Robię własne tortille. Również robię swoje sosy. Do tego mamy bułeczki, które wymyśliłem samemu. Sam wymyśliłeś koncept bułek? Co? Dumnemu właścicielowi kebaba od czasu do czasu pomaga Bartek. Dla Damiana jest przyjacielem, znamy się od 12 lat. Pierwszy raz kulinarne styczności miał właśnie przeze mnie. Ja pracowałem na kuchni jako pizzer 2 lata. I tutaj właśnie troszkę mu pomagałem. Pokazywałem, jak się robi ciasto. Na co dzień pracuję za granicą, w Niemczech, na budowie. Byłem pewien, że w Niemczech gotujesz, a ty na budowie! Myślałem, że właśnie swoje klasyfikacje pokazujesz do telewizora. Czasem przyjeżdża do mnie pomagać mi, zależy ile ma wolnego. Przyjaciel za granicą, rodzina w Kłodzku. Na co dzień Damian jest w Łodzi sam. Największe wsparcie mam w 3 osobach, głównie w mamie. No i również siostra wraz ze szwagrą.
tak czuję, że tylko mama. Damian bardzo często do nas dzwoni z każdym problemem. I mógłby k***a przestać dzwonić. Zajmujemy się prowadzeniem firmy od wielu lat. Wychodzi nam to dobrze. Dlatego też Damian często potrzebuje naszych rad. To jest taki typowy typ, który ma firmę i jest łysy. Mam firmę i jeszcze BMW. On na pewno jeździ BMW. Na 100% jeździ BMW. Sam przecież doświadczenie ma niewielkie, co przekłada się być może na wyniki lokalu. Na razie ponoszę straty. Nie wychodzi to jeszcze na zero. Ciężko mu nawet na te opłaty zarobić. Myślę, że otworzy i generalnie klienci spróbują jego wyrobów i będzie po prostu od razu najlepszy w Łodzi, najlepszy w Polsce. No a niestety nad tym trzeba cały czas pracować, dzień i noc. Nie tylko uwijając się w kuchni. Marketing leży. Damian się nie reklamuje tak naprawdę nigdzie. Namówiliśmy go na to, żeby wydrukował ulotki. Wygląda jak flaga piratów. Ulotki leżą, pewnie się tylko kurzą. Wychodzę z założenia, że dobry kebab pocztą pantoflową się rozniesie. Więc jesz swojego kebaba w sobie do samotności, no. Więc może właśnie w kebabie leży pies pogrzebany lub w sposobie jego serwowania. Co? Jaki pies pogrzebany w kebabie, co? To 20 minut miało trwać, trwało 45, no. Oho, jak się przysapał, nie? Ale z uśmiechem, bo jest kamera. Nie dopuszcza do siebie krytyki. Nieraz wie, że ludzie mają rację, ale i tak zostaje przy swoim. Jak ja to miałem zrobić szybciej? Przecież się nie dało. Niech klient czeka. Nie patrzy. No, Pancho już ma fartucha. Ma już fartucha, zamówiony jest. Mieliście kiedyś w kebabie typa z takim fartuchem? Bardzo mi to nie pasuje do w ogóle konceptu kebabowni. A na razie jeszcze jest pizza. Może to na razie zignorujmy. Nie patrzy, jakby mógł sam poprawić jakość usług. Nie dałeś tutaj w ogóle sosu, ani kropelki. Zapomniało ci się? Nie. Ja się już pytam 30 raz, czemu ich zaprosiłeś tutaj? Damian mało ma wiedzę jak na ten moment i po prostu powinien się doszkolić, a na razie powinien naprawdę przyjąć to z pokorą, co ludzie do niego mówią. Jak on może mieć ludzi, którzy mówią mu prawdę w oczy, a on w dalszym ciągu odnosi takie porażki? On musi mieć naprawdę duży delulu, Pancio ma bardzo duże delulu. Ale nie no, w ogóle otwarcie biznesu, potem jak się dostało hajs od rodziców, to brzmi jak porażka, nie? To brzmi jakby miał ci już nie udać. Bo jeżeli sam musiałeś zarobić sobie kapitał, który potem wkładasz, to ty go po prostu pilnujesz jak swój graal. Jak ja na Kocham Pieski poświęciłem tyle czasu i pieniędzy, to ja go tak trzymam. Nikt mi nie będzie pluł na moją markę, nikt! Zwłaszcza teraz, gdy podszkolić go spróbuje poproszona o pomoc Magda Gessler. Myślę, że pani Magdzie może się spodobać pomysł z własnymi wypiekami, z tą świeżością, która u mnie jest, ale zawsze można zrobić coś lepiej. Stąd pani Magda może, że tak powiem, wykazać się swoją wiedzą. Niech zrobi wszystko za mnie. Pancio! Oby się to nie skończyło bolesnym lądowaniem. Dlaczego Pancio sobie nie radzi, skoro w Polsce i kebab, i pizza cieszą się ogromnym powodzeniem? Pancio! Dobra, czas zaśpiewać intro, moi drodzy. No, no to lecimy. Aha. Co jest? Zaśpiewamy intro. No, fuck. No chodź. Jak się zrespił tutaj? No chodź. Ale co tak? Na żywo? Pianino zaśpiewasz. To pianino tam dla ozdoby jest. Będzie fajnie, o. A umiesz grać na pianinie? Coś tam umiem, no. No dobra, ty. O, to tutaj jest pianino, nie? Aha. Okej. Ty, nie wiedziałem, że ono działa normalnie. Myślałem, że to tylko takie tutaj. Kupiłeś sobie mebel? Aha. Nie, no działa. Ty, fajnie. No to co? Coś się zagramy, nie? No. Tam jest Pancio. Uważam, że powinniśmy to zrobić z Pancio. 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 Po prostu Pancio. Zaczynamy od Pancio i potem jakoś to się uda. No jak czujesz po prostu. No spoko, spoko. Ale za pierwszym razem robimy to. Tak? No. Okej. Okay. Dawaj. To raz, dwa, trzy, cztery. Pancio. Pancio. Szykuj to, Amciu. Magduś jest głodna. Głodna. A zupa jest chłodna. Panciu. Panciu. Zabierz to, Amciu. Amciu. Magduśka nie lubi. Nie lubi. Nie smakuje jej. Bardziej
starać się. Mogłeś bardziej starać się. Nie staram się? Nie, w ogóle. Okej. Okay. Idę stary stąd. Idę nagrać daj odcinek. Siema. No, dzięki. No. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. W trakcie kuchennych rewolucji będzie wspierać mnie moja ukochana siostra wraz ze szwagrem. To Pancio. Pancio. To była twoja najgorsza decyzja w życiu, Pancio. Pizza. Margarita wagdaniańska. Kebab. Gdzie ten kebab? Tam. Brońcie, Panie Boże, Magda, brońcie, Panie Boże! Kurczak i co? Wołowo, banan, mięsko. Gotowe w supermarkecie? Nie jest kupowane w supermarkecie. Tam robisz? Również nie. Ktoś ci robi i kupujesz? Tak. Może? Fotele jak w jakimś biurze prezesa z lat 80. Magda ma plecy, ona może być ona może tak chodzić i wszystko! Ona może powiedzieć wszystko i nic jej nie zrobisz. Co jej zrobisz? Nic jej nie zrobisz. Taka prawda. Pogódź się z tym. Magda może napluć ci w ryj i nic z tym nie zrobisz. Jak Magda cię pluje, to mówisz, że pada deszcz. Magda jednym styknięciem by mogła zablokować tę serię. I ja już bym nie nagrywał dziunkę loczki kuchen rewolucji. Jednym styknięciem. Magda to wręcz biblijna postać. W ogóle nikt nie pomyślał, żeby tu było więcej miejsc. Wiesz, te fotele zabierają wszystko. Dla mnie są okej. No idę do typowego kebaba, to jest plastikowy stolik za 50 zł. Pancio! Co mówiłem przed chwilą? Jak Magda mówi, że do wyjebania, to do wyjebania. Przestań pyskować już, Pancio, na start! I w ogóle nie widać tego kebaba, a to jest jednak widowisko. To prawda, w kebabach zawsze na widoku jest kebab. Dlaczego tutaj jest schowany? Czy mogę pana prosić? Jasno, już idę. Słucham? Ja mam pytanie. Dlaczego, Pancio? Ej, co ten paraban zasłania w ogóle? Czemu ten jest ten paraban? Co ten paraban zasłania? Czemu ten paraban tam jest? Tak mnie osoby nazywają w rodzinie. Bliscy znajomi. Przez ten pióropusz na głowie? Magda, może nie ciśnij po wyglądzie. Znaczy, nie, dobra. Magda może wszystko! Magda może wszystko! Nie. Raczej przez osobowość. Coś musi w tym być. Ja bym chciała, żebyś ty wybrał te rzeczy, które chcesz mi podać. Jasne. Jest piwo? Nie. A herbatę turecką masz? Nie mam. Nie ma browara? A herbatę masz? Nie mam. Co to jest takie duże, wbudowane tutaj w ten lokal? To. Ta ściana. To. Za ścianą się znajduje zmywania i obieralnia. A to ty ją postawiłeś? Tak. To jest koszmar. Cała przestrzeń, na której mógłby robić pieniądze, jest zajęta przez zmywak. To jest jego budowla życia. Zakryć miejsca dla restauracji. Wybudować zmywak marzeń. Magda! Co się dzieje? Zrobisz pizzę? Zrobię pizzę. Margaritę. Margaritę. Mało. Dobrze. Jasne. Pizzę na cieście przygotowanym przez Damiana. Bartek, by pomóc przyjacielowi, do Łodzi przyjechał niedługo przed Magdą Gessler. Nie masz innego ciasta, nie? To się nie nadaje za bardzo. Nie mam. O Jezu, o nie! Wyrosło, no nie było, kurczę, nawet w smaku, tak? Czułem to od razu, że to nie jest ten smak ciasta. Ale normalnie mozzarella tam leciała, fajna, ładna. Ciekawa jestem, co to będzie. Proszę pizzę, już podaję kebaby. Masz zmywek, to podaje mi na papież! To prawda. Jeszcze coś wyje, tak jak u dentysty dawniej. Wszystkie zęby bolą. Chyba nie stoi. Wszystko mi wleciało. Robię ciasto. Najciekawsza pizza, jaką widziała. Pizza striptease. Dotykasz, ubranie spada. Niby mozzarella. Nie da rady gdzieś tego, co na wierzchu. Zostaje tylko ciasto i do tego surowe. Dziękuję. Ani ciasto, ani sos, ani ser się nie nadaje. Jak ja go szkoliłem, robił inaczej tą pizzę. Przecież to ty dorobiłeś teraz! Ale że źle przygotował ciasto pewnie. Kolejna kebaba. Wymoczona w mętnej wodzie, maszynka kroi mięso aż miło. Czemu towarzyszą specjalne efekty dźwiękowe? Co to jest? Czyścisz tą maszynkę w środku? Tak. Maszynka, którą kroiliśmy mięso dzisiaj, no kompletnie nie zdała testu. Jest to jakaś najwidoczniej taniej jakości maszynka. Szarpie to mięso, ta maszynka. Ona nie tnie. Dosyć tego piłowania. Tortilla dla pani? Co on zmywa na tym zmywaku? Puch, zmywak na kebabie. Bardzo proszę. Może jakiś nóż i widelec, da radę? Jasne. Niestety mam tylko sztuczce plastikowe. Wybacz mi, po co ci zmywak? Niestety mam awarię zmywaka. W zeszłym tygodniu mi się popsuła wypażarka i niestety jestem zmuszony podawać na papierowych. Sus! A nóż jest? Nie ma, jest tylko widelec. Proszę mi powiedzieć, jak mam to jeść? Ty podcastingu do wybierania restauracji dostał podwyżkę po tym odcinku, nie? Jak reżyser nagrał tam już 50 minut, miał takie...
Marek! Marek, zostałeś moją prawą ręką, moim asystentem. Jaką ty żeś perełkę znalazł, k***a, w tej łodzi? To szkoda gadać! Szkoda gadać! A masz jakiś kuchenny nóż? Tak mam. To może dasz? Nie zdążyłem załatwić nowej zmywarki i wyszło jak wyszło, dość katastrofalnie. Nie było noża? No. Wszyscy jedzą widelcem. No wszyscy jedzą też nożem. Nie spotkałem się ani razu jeszcze, żeby prosili ode mnie nóż. W sumie co oni mają chyba wykroić? Na jego obron! Brakuje mi słów. Nikt się ciebie nie pyta o zdanie, także tak. Suche, niesoczyste, twarde. Gdzieś w 10 posmaku ma barana. Czemu ludzie mają to jeść? Co chydne. Ludziom natomiast bardzo to smakuje. No smakuje tyle, że po prostu kolejki są do restauracji. Jeżeli im smakuje, to ty byś miał kłopotów finansowych. To jest tak wysłużone, że można się tam zbawić. Ona się prawie tak samo dusiła jak ja sałatką ostatnio w odcinku Dziumpie Kuchnie. Skwarki z mięsa to po prostu jest porażka. Najlepszym się zdarza. Czasami duża ilość sosu potrafi zakryć złe mięso, ale sos tu jest słodki i pachnie starą sałatką jarzynową. To jest ohyda. Nikt go wcześniej tego nie uczył, żeby dawać ten cukier do sosu. Sam byłem w szoku, jest to mdłe, jest to po prostu nie do przełknięcia. Bartek, twój padawan nic sobie nie poradził. Przegrał z sitami. Pancio, nazywa się chyba dlatego panciem, że ma odwagę podawać takie rzeczy i jeszcze za to trzeba płacić. Warto było się chyba nad tym pochylić i zastanowić. Nie muszę każdemu trafić w kubki smakowe, no. Nie zgadzam się z tym, że sprzedaję gówno i śmieci. Pancio, tylko dlatego, że masz śmieszną ksywkę, to nie będę mówił tutaj o gówno i śmieciach. Mogę powiedzieć, że sprzedaję słabo jakościowo rzeczy. To można na bazarze gdzieś robić takie jedzenie i gdzieś za 5 zł je sprzedawać, tak? A nie ludziom w restauracji. Będzie tu dużo roboty. Pancia trzeba naprawić i doprawić. Liczyliśmy na to tak naprawdę, że on dostanie taki przysłowiowy łomot. Zawsze mogło być gorzej. Mówiliśmy ci dużo rzeczy od samego początku. Ja też ci mówiłem, jak ciasto się robi, jakie składniki powinny być pod pizzę, a przychodzę, jest inaczej. Bo Pancio wie lepiej. To jest najlepsze, że on ich sam tutaj zaprosił, nie? To on wybrał, kogo tutaj weźmie po swojej stronie, nie? W ramach schodzenia na ziemię nazajutrz zaczyna się u Pancia wielkie sprzątanie. Szkoda niestety, że nie wcześniej. Pomysłodawcą tego sprzątania był Bartek. Czułem się odpowiedzialny, że jak tu jestem, to po prostu muszę to zrobić i pomóc. Bartek, czas założyć kebab Barcio, bo wydaje mi się, że tutaj kolega cię ciągnie w dół. Pancio trupów w szafie wcześniej nie zauważał. A to? Śmietnik. No to czego to leży w lodówce? Ona go za to zabije. Rzeczywiście, może tak być. Na razie Magda Gessler zbiera inne dowody zbrodni. Pizza and kebab u Pancia. No bardzo jestem ciekawa, jak on sobie radzi z social mediami, czy w ogóle ich używa. Tak, i to jest podkręcone, nie? Że jej zwrócili uwagę na to, żeby się skupiła na to, że on tego nie promuje, bo to mówili jego bliscy, nie? O, już widać trochę podkręcony scenariusz, jest! I ona w ogóle siedzi we swoim własnym autobusie, nie? Czy tam własnym busie. Do promocji własnego, przedziwnego dla mnie zresztą kebaba, ma tylko 349 obserwujących. Laska w futerku. Jeszcze jeden post, jakaś taka pizza z mięsem. Wygląda to średnio, 13 lajków, 3 miesiące temu. Na początku umieszczał post co kilka dni, a teraz już umieszcza co 2 miesiące. Dobra, Magda, dobra, będę jak taki, wiesz, youtuber od newsów, nie? I ja mówię, ta, ty się do niego czepiasz, to ja się przyczepię do ciebie. U fukiera wpisuję, twoja knajpa, i patrzcie, Magda, ile ty masz lajków. Ma 26 tysięcy polubień, no i zamknąłem mordę, nieważne, bardzo ładnie, bardzo ładny pan page. Obłęd. Social media nie są jego mocną stroną, chyba ich nie poważa, nie szanuje i nie docenia ich roli. Tylko czy Damian jako szef lokalu ma w ogóle jakieś mocne strony? Magdy Instagram to jest new level shit, tyle wam powiem. Zobaczcie kiedyś Instagrama Magdy Gessler dla ciekawostki. Ciekawa jestem, dlaczego Pancio wziął się za robienie kebaba? W dodatku zaś uważa, że świetnie się na tym zna. Dobry wieczór, dlaczego stoicie w wojsko? Czekamy na panią. Kto tu pracuje? Ja. Państwo co robią? To jest moja żona i jego siostra. Ja jestem szwagrem. Czy ty przedtem gotowałeś? Gotowałem w domu. Ty nie gotowałeś zawodowo? Zawodowo nie, natomiast lubię kebaby. I uważasz, że jak takie kloce gotowe kupisz, to zarobisz pieniądze? Można powiedzieć, że tak. Ja uważam, że to jest jakaś nieprawdopodobna odwaga, skoro nie jesteś przyuczony do zawodu. Myślę, że nie wyjechałeś do Turcji. Myślę, że też nie byłeś w żadnym kebabie, żeby tam miesiąc popracować, czy się mylę?
Nie, miesiąca nie przepracowałem tam. Ile? No 4 dni. Natomiast przykładam się do tego, co robię. Wykonuję sam swoje tortille, sam robię sosy, wszystko. Jedyną rzeczą... Sosy są niejadalne, bo są słodkie. W tortille dają cukru do niczego. Jeśli chodzi o kebaby. Wytłumacz mi, jak możesz zachęcić ludzi takim niczym do tego, żeby do ciebie przychodzili, tym bardziej, że przejrzałam twoje social media, których w ogóle nie poważasz. Nie jestem obeznany w tym temacie, po prostu na tym się nie znam. Masz 24 lata, nie znasz się na Facebooku, co? Mam pytanie, jak się robi kebab? Jak się robi kebab? Tak, kebab z baraniny z wołowiną, jak się robi? Co kupujesz? Oj. Ja nie wiedziałem, że my przychodzimy na roast. Tylko, że wszyscy roastują Pancia, a Pancia nie jest w stanie roastować nikogo poza sobą. To zaczyna być przykre do oglądania. Oj. Myślałam, że jednak wejdziesz w internet przecież, z czego się robi kebab. Kyrie eleison. A ty chcesz robić to, co robią inni i jeszcze do tego jesteś na tyle bezczelny, że nawet nie wiesz, jak to się robi. Mielą wszystko, dodają wszystko i je się później wszystko. Co ty gadasz? Pancio, weź oddaj to Barcio. Napatrzył się, że wszyscy kupują, więc on też będzie kupował gotowce i stwierdził, że nie musi się uczyć, co tam jest w tym mięsie, jak to się robi, z czego to się robi. Wytłumacz mi, jak to się stało, że doszło do takiego absurdu. No Damian jest naszym najmłodszym bratem. Czyli takim, który zawsze był rozpieszczany. Tak, był zaopiekowany przez nas wszystkich, też przez mamę. Bo widać, że jest przepieszczony. Wydaje mi się, że tam pieniędzy nie brakowało w domu, prawda? Tak. Kto dał pieniądze na zrobienie lokalu? Mama? Moja mama. On po prostu myślał, że on otworzy gastronomię, zatrudni sobie pracowników, sam będzie leżał na plaży, a pieniądze będą mu z nieba spadać. To jest człowiek, który po prostu uważa, że jemu się od życia należy, ale on specjalnie się nie musi przekładać do niczego. No niestety wiemy. Mama chciała mu bardzo, bardzo pomóc i bardzo go chciała wesprzeć. To było trzeba tu wziąć mamę, a ty powinnaś była nie przychodzić, serio. Magda, nie pomagasz. A to niestety przyniosło i przynosi odwrotny skutek. Dla mnie jest dobrym człowiekiem. Dla mnie jest dobrym człowiekiem. On nie bije nikogo. Ja tego w ogóle nie neguję, ale myślę, że nie ma zielonego pojęcia, jak trzeba pracować, żeby cokolwiek zarobić. Ma pani w 100% rację. Jest pani, wydaje mi się, jedyną osobą, która może być jakimkolwiek autorytetem dla niego, jeśli chodzi o tutaj to, co to dosyć ekstremalna historia. Ja wiem, ja mimo wszystko w niego wierzę. Ja nie wierzę, Pancia. Uważam, że lost case, a i się trochę boję... To swoje problemy żołądkowe po tym, jak wyjdę z tego kebaba, jak do niego pojadę. I chyba wezmę ze sobą just in case z lekarstwa. No, wezmę ze sobą apteczkę, żeby się wychilować potem. A czy udało się posprzątać kuchnię? Ja chcę jeść do pizzy. Tak. Nie mogą być otwarte zamrożone rzeczy. Porządek jest, nie ma gdzie być bałaganu, bo pewnie ruch jest żaden. Dwa pomidorki. Śmierdzą te sosy, wyrzuć je. Ona chyba nawet go nie powąchała tych sosów, ona już po prostu wiedziała, że takie będą. Dobry ci. Dzień dobry. Skonówka, sztuka. No i tak, dwa kebaby. Proszę to wyciągnąć, przeczytam jaki jest skład. Już. Kebab wołowo-barani. Składniki: mięso wołowe 85,7%, baranina 9,5%, mąka pszenna, woda, sól, drożdże, stabilizator E1412, no E451, E450, błonniki roślinne, koncentrat białka sojowego, plazma wołowa, transgluta... Co? Plazma wołowa? Co? Plazma wołowa? Co ty plazmą będziesz strzelał po tym kebabie? Chcesz jeść i dawać mi jeść i jeszcze ja mam płacić? To nawet nie jest kebab. To jest koktajl kebabowy. To mięso jest katastrofalne, tak? Te wszystkie dodatki, no to po prostu straszne. No to od tego człowiek pewnie w nocy się świeci. Barcio! Ty tu pracowałeś! Ty na to patrzyłeś, to podawałeś! To też może wynikać właśnie z tej Damianu, może nie wiedzy, tak? No chciał dobrze... Ale jak ktoś nie wie, to nie znaczy, że ma się dotykać do jedzenia, oczywiście, nie? Oczywiście, rozumiem. Bo może kogoś otruć. No tak. Damian myślał, że po prostu skoro niech to się nie sprzedaje... Myśli, a ty za niego nie mów, duży jest. Znaczy ja wiem, chcę przedstawić, jak on to widzi, tak? Ale to jest tu i może się odezwać, błagam cię, okay. Magda. Dobrze. A to jest po prostu nieprawdopodobne, że tego nie czytasz, żeby zobaczyć, czym karmisz gości? No nie myli się tylko ten, kto nikt nic nie robi, tak? Jak widać, popełniłem masę błędów, ale tylko dlatego, że coś robię, no.
po dogłębnej analizie Pancia przez ostatnie 20 minut odcinka dochodzę do wniosku, że Pancio jest odklejony w chuj. Nie da się to sprawdzić niczym. Ani narkotykami, ani upijeniem, ani chwilową zaćmą. Nie, Pancio jest po prostu delulu. W opór delulu. Magda zamiast z nim rozmawiać powinna zadzwonić do jego mamy. Gdzie nianiek 6, tam nie ma co jeść. Człowieku, ze złomkowanie, tak bym powiedział. Zygzak McQueen tu już nie przyjedzie. Jesteś kompletnie zielony w tym, co robisz i trzeba po prostu szybko nauczyć się wszystkiego. Bardzo szybko. I to jeszcze dzisiaj, Damian. Pani Magda dzisiaj trafiła w sedno. Rozpieszczony, Damianek. Nie poczuwasz się do tego, że ty jesteś za to wszystko odpowiedzialny? To powinno być takim kopem dla ciebie. Dosłownie. Oby tylko Damian coś z tego wyniósł i zrozumiał to, co... Czy mogę w jakiś sposób też przekazać tutaj podziękowania finansowe dla pana od castingu, który znalazł tą restaurację dla Kochanej Rewolucji, dla Magdy Gessler, bo... Człowieku to jest prawdopodobnie... TOP 3 najgorszego, co mogłeś znaleźć, nie? To jest hopeless, nie da się tego uratować, nie da się! Damian rzeczywiście nocą nie próżnował. Przez noc przeczytałem historię kebaba, skąd się wziął. Włączył edukację kebaba, skąd się wziął. I teraz już potrafił ugotować. Jakie mięsko, jak to się powinno doprawiać. Także lekcje domowe chyba odrobiłem. Teraz przed panami zajęcia praktyczne. Dobra, to co robisz? Dobra, gdzie są plecy? Z Bartkiem wpadliśmy na pomysł, żeby robić własnego kebaba z kurczaka. No i trzeba go wyluzować. No i to już jest jakiś początek, nie? No bo to nie jest jakoś super drogie, żeby zrobić kebaba z kurczaka. Na pewno taniej niżej wołowy wieprz czy tam baran. Tak mi się wydaje. Więc let's go! Czas, żeby z rozpieszczonego bobasa zrobić prawdziwego faceta. Dzień dobry. Cześć bardzo. Powiedz mi, jak to się stało, że się tu znalazłeś, kiedy w zasadzie tu jest Nibelandia? Jestem Damiana przyjacielem od mało lata, że tak powiem. No i próbuję mu pomóc, jak tylko mogę. Ja pracuję za granicą na budowie, tak? I mam mało czasu tutaj, żeby przyjeżdżać do Damiana. A co ty masz wspólnego z kuchnią? Ja pracowałem 2 lata jako pizzer. Po prostu robiłem w jakiejś knajpie, tak? Robiłem. Ale no wiesz, on praktyka też czyni mistrza, wie? No. Jako pizzer! A dlaczego on spadło wszystko z tej pizzy, jak myślisz? Ser nie tej jakości, no i ciasto. Trzeba mieć cokolwiek wiedzę, co się robi, tak? No i też trzeba mieć jakieś zainteresowanie no tym. Też. Bardzo mnie pani zmotywuje ogólnie do pracy, do uczenia się. Poczułem mega energię i... No, mnie energię opuściła. Bo bardziej ją wyssał! To jest wampir energetyczny! No domyślam się, ale jestem tutaj po to z Damianem, żeby właśnie pani przywrócić tą energię i wiarę w nas. Północy przesiedzieliśmy, z czego się składa kebab, jakie mięso. Nawet wiemy, że to jest początek Persji, tak? Zapoczątkowała kebaba. Wiem, dlaczego Barczyk miał 4 z polskiego. Siedział w pierwszej ławce. Uczyliśmy się, luzujemy kurczaki po prostu. Pancio, jak zobaczę, jak wygląda prawdziwa praca, może dojrzeje, tak jak ciasto drożdżowe przez noc. Mam nadzieję, że no widzi to, że staram się dla niego i że nie pójdzie to w las i że naprawdę weźmie sobie do serca to, jak mu ludzie chcą pomóc. Magda Gessler z 5 sezonu, ona by sam tą wyższość nie wróciła. Macie szczęście, że ona już wszystko widziała. Poproszę wszystkich tu obecnych, bo trudno powiedzieć, że to jest załoga. Cześć Pancio. Dzień dobry. Dobra, ja zacznę tą zabawę w kebab. Postaram się, żeby ta moja zabawa była prawdziwym kebabem, a nie tylko zabawą. Będzie zamiana wnętrza na tureckiej. Magda, uśmiechnij się. Jezu, Magda jest. Ona wie, że ona, nieważne co to zrobi, z tego nic nie będzie. Nic z tego nie będzie. Jak ktoś tu wejdzie, to będzie miał wrażenie, że jest w Turcji. Za tym pójdą smaki. Na początku dajemy sałatę. Jest to sałata bardzo prosta, bardzo owocowa. Dużo dojrzałych pomidorów, dużo orzechów włoskich, granatów, arbuza. Magda! Co? Czy chcesz co zmienić z tego kebaba w restaurację, rozumiem chyba, tak? Bo tak... Trochę nie rozumiem, no on lubi robić kebaby, chce trafiać w klienta z kebabami i będzie robił jakieś wymyślne sałatki, to jest trochę też dziwne, nie uważacie tak? Potem będzie pizza turecka, baranio-warzywna. Potem robimy prawdziwego kebaba z kurczaka, którego trzeba wyluzować, wytrzepać tłuczkiem i zamarynować w jogurcie i w przyprawach tureckich przez całą noc. Lokal się będzie nazywał Doprawione Pancio. Ha, ha, ha.
Dobry, dobry. W sumie dobre. Ważne, że zostawiła pancia. Magda wygląda jakby to, po pierwsze, ona nie myśli, ona tego nie wymyśliła, a po drugie jakby naprawdę... Naprawdę... No naprawdę miała wyjebane! O Jezu, jak ona ma wyjebane! Magda, Boże, Jezu! Pani Magdo! To jest wyjebane! Nazajutrz ruch w lokalu pancia bynajmniej nie maleje. Ostatnie prace nad organizacją i wystrojem wnętrza to jednak tylko preludium przed lekcją gotowania po turecku, która czeka Damiana już niedługo. Na dobry początek dnia myśleć trzeba o wypromowaniu lokalu, w czym pomoc ma orientalna pizza. Na odpowiednim wreszcie cieście i o wyrazistym smaku. Pizza z porządnie doprawioną baraniną. Ale pięknie wyrosła. Włoska to się chowa. Baraninę dobrze jest jeszcze posypać pokruszonym serem halloumi. Panowie do wyjścia na ulicę przygotowali się swoją drogą specjalnie. Barcio po prostu przykleił sobie kebaba poduszkę. Cześć. Dzień dobry. Mamy kuchenne rewolucje. Pani Magda Gessler nam zrobiła wszystko od nowa, od początku. Tureckie dania, turecka pizza. Jest to pizza kebab, prawdziwa, z prawdziwej baraniny, z warzywami. Tureckie smaki. Tak jest. Fajne jest, bo jest lekko taka pikantna, ale nie jest za mocno pikantna, więc jest tak delikatnie. Bardzo dobra. Generalnie to mięsko, no najlepsze. Prawdziwe mięsko, dobrze przyprawione, bardzo mi smakuje. Słuchajcie, to jest właśnie piękno jedzenia. To nas łączy. Jedzenie nas łączy. Wszyscy mamy to samo prawo wypowiadać się na temat jedzenia i za każdym razem ta opinia, to zdanie, ono jest ważne. Ono jest subiektywne, ono jest istotne. To jest piękne w jedzeniu. Jak ja kocham jeść. I kocham pieski, wiadomo! Ale nie będę wam dzisiaj robił dwóch reklam. Szanuję was. Szanuję was. Będzie u pancia reklama. Spoko. Cześć. Dobry. Cześć. Dobry. Dawajcie to, napalę. Będziesz nabijał, nie? Ja będę trzymał. Tylko pół. No tak. Wkładasz go. Teraz słonina. Słonina. Już. Następny płat. I ubijesz. Jeden na drugim. I następny płat. Przejdziemy do wprawy, kurczę. Jeszcze trochę i naprawdę będzie dobrze. Robienie kebaba wydaje mi się całkiem proste, o dziwo. Tak jak patrzę, jak oni się to robią, bo już nie pierwszy raz widzę, jak ktoś tak skleja te kebaby, to nie wydaje się jakoś ultra skomplikowane i nawet się wydaje całkiem satysfakcjonujące. Jak składanie klocków Lego. Panciu, chodź sobie zrobimy zdjęcie na twoje media społecznościowe, bo musisz coś dodawać, nie? To znaczy, w sumie, jeżeli to jest pod jego ksypką, to Pancio powinien po prostu być influencerem, nie? I wtedy by sobie najlepiej wypromował. Dobra. Takich kebabów może nie mieć nikt w promieniu wielu, wielu kilometrów, czym na pewno warto się chwalić. Socjale zostały już zmienione i będą prowadzone na pewno regularnie. Okej. Okay. Doprawiony Pancio. Czy regularnie jest prowadzony social media? Jest 2000 polubień, a w ogóle pierwsze co wyskakuje to Książulo, który tam był. Więc niekoniecznie sam doprawiony Pancio. 13 czerwca był ostatni post w tym roku. I była taka informacja, że uwaga, zmieniamy lokalizację, top. Poinformujemy wkrótce o nowej miejscówce. Zajrzałem tu po obejrzeniu kuchennej rewolucji, nie jestem zaskoczona, że restauracja została zawieszona. Najbardziej w tym wszystkim żal mi tylko przyjaciela właściciela, po którym było widać, że dał się wszystko zadowolenie bardziej niż samemu właścicielowi. I to było 2 miesiące temu, czekajcie, co? Wszak sprawdzałem, doprawiony Pancio istnieje. Nie no, pisze Google, że otwarte jest. On się chyba zamknął, ale potem otworzył. Ty no, żeby nie było, że ja do Łodzi pojadę, będę jechał tyle kilometrów, a się okaże potem, że to nie otwarte jest. Pisze, że jest zamknięte niedziela, poniedziałek, wtorek, ale jest otwarte środa, czwartek, piątek, sobota. W ogóle jakie wygodnickie godziny pracy, nie? I takie już z założeniem, że nie zarobisz, bo na kebabach wydaje mi się, że no nie zarabia się najlepiej w tygodniu, a bardziej właśnie w weekendy. Jest jakaś opinia, która była wrzucona na przykład tydzień temu? Ale są beznadziejne oceny w ogóle. Ale są, nie no, tydzień temu była ocena, 5 dni temu była nowa ocena. Oczywiście 1/5, więc dalej jest beznadzieja tam. Jezu, jak ja się tam boję jechać. Jak ja się tam boję jechać? To będzie najgorsza knajpa pokuchenny, w której byliśmy prawdopodobnie. Coś może przebije tawernę dominikańską. A chciałbym was spuentować, że Pancio ma wywolone social media dalej. Nic się nie nauczył. Mięso trzeba teraz zacząć powoli piec. W lokalu pojawia się tymczasem zaproszony przez Magdę Gessler gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Szymon Szostek, oficjalny Instagram miasta Łodzi. Przyszedłem zrobić relację z dzisiejszych kuchennych rewolucji. Super, fajnie.
Znajdujemy się właśnie w restauracji Doprawiony Pancio, która świeżo przechodzi kuchenne rewolucje. Jest z nami pani Magda Gessler oraz Damian, właściciel restauracji. Cześć. Przyszliśmy usłyszeć parę słów o tym, jak wygląda dzisiaj sytuacja. Jak się czujecie? Mega energia. Pancio zaczyna od zera, jest moim nowym uczniem. Na szczęście jest wspomagany przez swoją rodzinę. No i przez swojego przyjaciela, który bardzo, bardzo mu pomaga, który ma orientację w temacie. Lokal Pancia wreszcie doczeka się reklamy. Ale to było krępujące i zupełnie niepotrzebne. W rewolucyjnym zamieszaniu w Łodzi najtrudniej jest odnaleźć się Damianowi. Tymczasem przed nim ważne zadanie. Co robisz? Blenduję pomidory. A dlaczego? Pani powiedziała. Tamte. Tamte pomidory. Okej. Okay. A te były zajebiste do sałaty. Do sałaty. I co teraz? To kroję. Ja zaraz wariuję po prostu, tego jeszcze nie grali. No, najlepszym się zdarza. Pancio, jak my mamy ciebie brać na poważnie, jeżeli ty samego siebie nie bierzesz na poważnie? Poprzednim wystrojem swojego lokalu Damian niekoniecznie powinien się chwalić. W nowej wersji jest to miejsce o niezwykłej energii. Nie, ale powiem wam naprawdę szczerze, to jest jedna z największych i najlepszych przemian środka w ogóle w historii kuchennych. No dawno nie wiedziałem, żeby coś się zmieniło aż na z takiego brzydkiego kaczątka w takiego pięknego łabędzia. No naprawdę prześliczne. Tylko na mnie robi to takie ogromne wrażenie. Naprawdę zajebiście to wygląda. Nie no, dzisiaj załoga kuchennych rewolucji z TVN-u to powiem wam, że na wyżyny wyszła, nie? No powiem wam, że szacun. No trzeba was pochwalić, TVN, za ten odcinek. Naprawdę, pod wieloma względami, to jak zrobiliście research zamiast za Magdę, tylko Magda miała trochę wywalone. Ale też zrozumiałem, że miała dosyć po tym kebabie, bo to była tragedia, to był koszmar. Pierwszy 15 minut to było piekło. Więc fajnie ją wykierowała cała załoga zajmująca się wszystkim dookoła kuchennych. Naprawdę wow. Wieczór otworzy turecka pizza. Czuwa nad nią, jak już nad wszystkim w kuchni, bardziej oswojony z pracą w gastronomii Bartek. To się je z jednym i z drugim sosem, przy czym oczywiście ten sos jest turecki, a nie polski, nie ma ani majonezu, ani cukru. Pizza przede wszystkim bardzo niespotykana. Mięso baranie odgrywało bardzo dużą rolę, bardzo smaczne. Aromatyczna baraninka, dobrze doprawiona tymi ziołami, fajna konsystencja razem z warzywami. Sos czosnkowy, bardzo fajny jest tam wyczuwalna mięta, koperek. Nie ma w nim majonezu, co nie jest ciężkie, kaloryczne i na pewno jest lekko strawne. No to też dobrze wygląda, to be honest. A jednak, pomimo licznych zachwytów, Bartka na koniec długiego i emocjonującego dnia dopada kryzys. Co, udało się, co? Zrobione, nie? Dobrze, tylko będzie dobrze. Oj, musi, bo ci kurde nie wypaczę, jak to zje... Oj! Nie wybaczę ci, uwierz mi. Nie no, kawał roboty zrobiłeś. O, on powiedział to w telewizorze. To jest jak cyrograf. Nie, ty w czarnej dupie. No nie wybaczę sobie, jeżeli Damian to zmarnuje, bo jest to naprawdę potencjał na skalę Polski na pewno. Dobra, jak sobie to wyobrażacie dalej? Trzeba rozwinąć social media. Trzeba wszystko do przodu pociągnąć i utrzymać ten stan, jaki jest. I co robisz, Bartek? Zostajesz? Zostaję. To jest dobra przygoda na życie? No kurczę, idealna. Zostanę na pewno z Damianem kilka dni. Przygoda na życie! Zostanę na kilka dni. Znalności i widać w tobie tyle radości i dobrej energii, że Panciu się bez ciebie pogubi. Mam nadzieję, że rzuci granicę i przyjedzie na łódzkie granice. No dobra, może tak zrobić, za tym się dobrym, nie? Bardzo, żeście pomogli Panciowi. Czy będziecie tu jeszcze jakiś czas, czy uciekacie jutro? Uciekamy, ale na pewno wrócimy i będziemy cały czas na telefonie. Zdalnie go wesprzemy. Dzięki, szwagier! Słuchaj, gdyby nie ty, nie dalibyśmy sobie rady. Naprawdę, dziękujemy ci serdecznie. Kochani, zostawiam was i życzę wam szczęścia. Za Pancio ma takie... Ja nic nie wiem, ja się niczego nie nauczyłem. To oni byli moją Wikipedią. Możemy traktować to poważnie, podejść, dać siebie 110%. Wszystko w jego rękach. A to mogła być taka ładna historia. W sensie, że to taką mocą przyjaźni udało się uratować kebaba. To byłoby ładne bardzo w ogóle jako fabuła. Dostał Pancio róg obfitości. Oby go nie zgubił. Z trudem wypracowany sukces trzeba umieć powtórzyć. W tym nieraz cała rzecz. Czy Pancio przestał myśleć, że jakoś to będzie i na poważnie zajął się swoim kebabem? Dzień dobry. Dzień dobry. Gospodarz jest? Pancio jest?
Zaraz będzie. A zaraz będzie. To ja mam na niego czekać. Szok. Mówiłem mu, żeby nie jechał, że jest za późno, żeby zostawił tą swoją mini brudkę, bo w niczym ona nie przeszkadza. No, ale uparł się. On pojechał do barbera, żeby sobie poprawić brudkę, bo mu się nie podobała, bo chciał wyglądać dobrze w telewizorze, a on się jeszcze bardziej upokorzył, niż gdyby miał jakąkolwiek tam brudkę. W sensie nie wiem, jak ona wyglądała, ale wydaje mi się, że mimo wszystko by wszyscy mu to wybaczyli, byleby on tu był. A swoją szkodę, bo Magda Gessler ma czas, by się wszystkiemu bardzo dokładnie przyjrzeć. Ozdobił swój bar sztucznymi kwiatkami. Co my teraz robimy? Proszę bardzo. To zrobiliśmy w trakcie rewolucji. O czym? Były święta, jak widać, miesiąc temu. I potem jest jedno zdjęcie z jakimiś laskami i to jest wszystko. Nie ma żadnej rolki, żadnych relacji, nie ma nic. Ja pierdzielę. Przyjaciela też nie ma. Pańcia przyszedł. Bym ja na ciebie czekała? Nie. No musiałem podjechać na chwilkę do domu, przebrać się. Mógł to zrobić trochę wcześniej. Twoje social media. Chodź, popatrz. Nie ma jednego zdjęcia tego, co przyje. Kompletnie nie zrobiłeś nic dla tego baru, dla siebie. Przecież bez informacji o tym, że tu była rewolucja i że tu jest inne jedzenie, nikt tu nie przyjdzie. Dostajesz dosłownie informację, że jest po kuchennych rewolucjach dane miejsce. Możesz to wykorzystać w celach marketingowych i ty tego nie robisz. On jest tak odklejony. Próbowałem to robić samemu, ale dużo pracy, nie miałem kiedy, żeby wstawić jakiegoś posta, obrobić zdjęcie czy coś. Przecież dodanie posta to nie jest połowa dnia, tylko... dosłownie chwila. Bartek, poproszę cię. Dzień dobry. Cześć. Masz umowę o pracę? Nie mam. Dlaczego nie jesteś tutaj bez przerwy i dlaczego nie masz umowy o pracę? Ale jak chcę go zatrudnić, tylko... Ale go nie zatrudni. I on miał cię uczyć. Z Bartkiem cały czas prowadzimy twarde negocjacje, żeby tu przystał, został na stałe. Jeżeli mam tu zostać, no to musimy z Damianem dojść do porozumienia i po prostu wejść w spółkę, bo ja muszę mieć tu swoje też zdanie. Barcio! Ale ty żeś mi teraz zaimponował! Gdzie jest Barcio Kebab? W Łodzi, kurwa! Nawet może być w Niemczech przyjadę. Barcio, zakładaj kebaba. Ja w ciebie wierzę, Barcio. Ty jesteś tutaj good charakter, nie? I nie powiedz spółkę, Pancio. Nie powiedz jej spółkę. W ogóle widz tego kebaba. Szkoda cię. Przejdźmy do rzeczy. Ja chcę spróbować tych dań, które stworzyliśmy. Dobrze, jasne. Pancio wrócił i całe szczęście. Wróciły też niestety hałasy sprzed rewolucji. No i jak tutaj ktoś wytrzyma, jak myśli, że jest u dentysty i to sprzed 20 lat? To jest obłęd. To jest patola, to jest straszne, to jest naprawdę najstraszniejszy odcinek Kuchennej Rewolucji od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Proszę tutaj pierwsze danie. Jest za dużo tego jogurtu. W ogóle nie ma samego kurczaka, tylko to aż tonie w tych przyprawach. Jest za mokre, jak na kebab. I 42 zł na taką porcję. Co? 42 zł za to? Za nawet nie całego pomidora pokrojonego w prawidłowo. Za jakąś garstkę sałaty. I kurczaka tego praktycznie nie ma według Magdy. Nie zjedliśmy z kurczaka marynaty przed nałożeniem na paty. Ciężko było to spamiętać, no mam te przepisy. Proszę. O, to jest połowa tego mięsa i warzyw, które było na początku. Strasznie dużo wody. Gdzie są warzywa? W środku, no wszystko zmiksowane. Nie, to było bogate w warzywa. Było kolorowe, było widać paprykę, pomidory, wszystko. Tutaj widać tylko mięso. Jest pełno osocza z mięsa. Kto to wie? Nie mamy pojęcia, dlaczego mięso puszcza soki, bo robimy tak, jak wszystko robiliśmy. Zmieniliśmy po prostu mięso na wołowinę, no i niekoniecznie to wyszło nam na dobre. Na koniec sałata. Co to kurwa jest? Jaka sałata? Jeszcze powiedzmy, ile to kosztuje. Było jej trochę więcej. Było mnóstwo różnych rzeczy, a teraz jest ich niewiele. No i dressing jest bardzo słaby w smaku. On jest ani kwaśny, ani mdły. To nie jest to samo, co było. No ciężko jest odzorować smak. W dzień kolacji po prostu, no... Też no, nie chcę się wywyższyć, ale biegałem po prostu wszędzie, robiłem wszystkie dania, można powiedzieć, praktycznie sam i ciężko mi było po prostu na drugi dzień przypomnieć sobie, jakie były proporcje wszystkiego i się gdzieś w pewnym momencie zgubiłem. To jest po prostu dramat, tu nie ma na co przyjść do jedzenia. Dla mnie to nie jest do przyjęcia, bo to nie jest poziom, o który walczyliśmy.
Pancio, mi się wydaje, że ty nic nie rozumiesz. Bo gdybyś rozumiał, to byś zatrudnił osoby, które potrafią gotować i by tu pracowały, skoro ty nie możesz go ściągnąć na stałe, miałbyś osoby, które by ci chociaż pomagały i uczyły kuchni. Nie lubię kogoś obarczać winą, byliśmy tu razem, więc można powiedzieć, że bierzemy to razem na klatę. Bartek, ale ja mam wrażenie, że ty masz po prostu sabotażystę w ekipie. Strasznie mi przykro, ale rezultat tej wizytacji jest dramatyczny. W tym zawodzie, jeżeli ktoś nie ma determinacji, ginie. Dowodem na to, że masz to głęboko gdzieś, są social media. Przepraszam bardzo, ale ja tego baru nie przyjmę. Dziękuję panom, dziękuję państwu. Dziękujemy. Duży szok. Dałem z siebie wszystko, to... Tyle, no. Ale tutaj strasznie tak właśnie ten taki obraz mamy synka się zarysował po tym odcinku, nie? Ja nie wiem, czy ja tak uważam, to chyba nie jest moja opinia, ale widać, że to chciała przekazać narrację tego odcinka. Że wyszedł takiego rozpieszczonego dzieciaka, który za hajs mamy zrobił nieumiejętnie, nieudolnie, bez taranka na wywaleniu biznes, który nie wyszedł. Powinien zakasać rękawy i się wziąć do roboty na maksa. Na pewno trzeba to po prostu poprawić i iść dalej do przodu. Zmieniam ludzi, zmieniam świat. Tutaj mi się nie udało. Totalnie się nie udało! Więcej niż jednego zdania nie chciała mówić na ten temat, nie? Przepotężny odcinek. No powiem wam, że raczej jesteście zadowoleni po obejrzeniu. Pamiętajcie o tym, że zostać łapkę w górę, to się wybierzemy do Łodzi i pokażemy wam, jak to poszło. Jezu, dobra. Słuchajcie, strasznie długi odcinek, więc się z wami żegnam. Miłego dzionka wam życzę, widzimy się już bardzo niedługo, bardzo, bardzo niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa, pa!